Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pro Wrestling. Dzisiaj sobie wracamy po przerwie, już wróciłem z urlopu, no i zagramy jedyneczki. Tak jak tam jakieś były prośby, od razu powiem, że dzisiaj nie gram autem z Pokaż Brykę, ponieważ w zasadzie nie było żadnych oznaczeń. Jedyne co tam widziałem to z Interstellarem, który mi się tak naprawdę już bardzo znudził. No i więc postanowiłem zrobić sobie takie autko, mi się tam podoba. No i co, trzeba wygrać spotkanko. Od razu mówię, że może być ciężko, bo zagrałem tylko jedno spotkanie i to w sumie na tego typa przed chwilą. Dostałem ostro w tyłek po powrocie. Tak, ale myślę, że nie będzie tak źle. No. Ważne, żebym umiał mówić. Zróbmy jakiś dziki strzał. To obraniu oczywiście. Podskakuje, sfejkował nas ładnie. Dobra, drugi raz już nas nie będzie fejkował, strzelamy bramkę. Musimy się skupić na czytaniu przeciwnika, ponieważ pajacuje. Zróbmy naszego taktycznego wolnego kick-offa, bo czemu by nie? Oczywiście skuteczny. E się zakończył. Nie wiem co on robi. Okej. To jest głupie, ale pojadę sobie po boosta. Okej, mamy dużo czasu, jak szybko to zrobimy, to powinniśmy mieć bramę. Dobra, to było najwolniejsze, co zrobiłem w życiu. Jeszcze oczywiście nie podniosłem tam boosta. Ale, no dobra, mamy kolejne podejście. Demo. Udało się zrobić demo i strzelamy brameczkę na 2-0, okej. Jakoś wybrnęliśmy, było to beznadziejne, ale no cóż. Generalnie sporo niżej jestem poziomem od ostatniego odcinka jedynkowego, ale no cóż. Postaram się znowu pogrindować. Anton na live spadłem przez batonika, to do batonika musicie mieć tutaj pretensje. A potem mi się aż odechciało grać, tak nisko spadłem. Bang. Dobra, jest pełna kontrola, bierzemy boosta. Dobrze by było... Dobra, to było głupie. Nie oddawajcie strzału, jak wiecie, że na 90% obroni z takiego narożnika jeszcze. Ja mam ten nawyk, że lubię czasami sobie kopnąć, bo na dwójkach i trójkach to by było ok, a tutaj to mu po prostu oddałem bramkę, bo taki głupi strzał oddałem. No, to było... Specjalnie to kopnąłem, żebyście zobaczyli, czego nie robić. Mam nadzieję, że doceniacie. Dobra. On tu nadjeżdża, zróbmy coś niespodziewanego. Czyli wywalmy się. Okej, szybkie zgarnięcie boosta. Tutaj nie wiem co może być niespodziewane, dlatego zróbmy coś takiego. O, no nie! Myślę, nie spodziewałem się, że on będzie tak rushował. Chciałem sobie spokojnie podjechać po boosta, nie sprawdziłem jego pozycji. Nie przypuszczałem, że... Aż tak zraszuje, ale to... No dobrze zrobił, ja się... To znaczy moja wina. Jakbym nie zwolnił, to bym go ograł. Ale... Nie spodziewałem się, że będzie raszowy, tak naprawdę. Okej, to był tragiczny kick-off. Jak widzimy, on nie robi do środka, tylko do boku. Ważna uwaga, obserwować jak przeciwnicy kick-offy robią. Okej, i strzelamy po krótkim. Udało się. Wyjść kolejny raz na prowadzenie. Ojej, kick-off. Okej, dobra, wygraliśmy kick-off, już jest dobrze. Dobra, to miało być dzikie, a wyszło jak zawsze. Chociaż przynajmniej nie zostaniemy chyba skontrowani. Zapomniałem, że na jedynkach każdy ma opanowane kąty. Więc wydawało mi się, że był ostrzejszy tak naprawdę, zobaczmy to. No, wydawało mi się, że trochę ostrzejszy był. Nie jakby jak żyleta. Szybkie wybicie. Zgarniamy przynajmniej 12. Dobra, on będzie coś próbował. Nie możemy dopuścić, żeby oddał... Aha. Żeby oddał strzał. Nie wiem, co ja zrobiłem. Tragiczne to było. Ale przynajmniej powiedziałem, co trzeba zrobić. Trzeba szukać pozytywów. Pierdzielaj, typie. Jak najszybsza kontra by się przydała, a ja znowu nie trafiam w boosta. Jesteśmy mistrzami giereczki.
Dobra. On nas zraszuje od razu, czuję. Dobra, nie zraszował jednak. To było znowu to, co ja zrobiłem, czyli oddałem strzał w takiej sytuacji, że była bardzo mała szansa na bramkę. No tak generalnie nie rób się, bo to jest tragedia, tylko się narażacie na darmowe bramki od przeciwnika. Dobra, jak najmocniej, strzelamy bramkę. Ktoś się przestraszył i spanikował. Mr. Force. Force R. Okej. Okay. Spróbujmy zrobić jakiś kick-off. Jak widzimy, szybkie kick-offy to nie są nasza, to nie jest nasza bajka. Generalnie muszę kick-offy przećwiczyć. Kurde, no. Nie spodziewałem się, że pojedzie na bumpa. Jak się już spodziewałem, to zamiast zrobić jakiś strategiczny unik, to podskoczyłem jak bałwan. To było tak bardzo do przewidzenia, że szok. Dobra, no do boku daję. To działa. Muszę jakoś skontrować tego kick-offy. Nie wiem w sumie, jak najlepiej skontrować, jeżeli on do boku kick-offy robi. To jak najszybciej. Przyjęcie szybkie i boom. Skontrolować piłkę i jak najmocniej uderzyć. Tak, wiecie. nie wiem, jak to określić. Ale widzieliście mniej więcej, o co chodzi. Bounce dribbling chyba to się nazywa. I taktyczny przegrany kick-off. Ale tutaj trzeba pokazać, jak walczyć, mając tragiczne kick-offy. Dlatego myślę, że opłaca się oglądać. Nie ma, muszę się skupić na kick-offach. To jest padaka. Dobra. Kij ze skupieniem, zrobimy wolnego. Ok. On tu nie powinien strzelić. Ok. Pajacuje. Zgarnijmy tego boosta jako pierwsi. Chciałem go rozwalić, ale nie pykło. Halo, policja. Nowy typ jest challenge, dobrze. Jak najszybciej kontra, chyba że jesteśmy powolni. Jeśli nie potrafimy zagarnąć z piłką. A nie. Dobra, nie. Nie! Dobra, nie siedzi. Nie, no jestem tragiczny. Nie mam kontroli nad autem jeszcze po powrocie. Nie, żebym przed powrotem miał jakąś wybitwę, ale to jest padak. O, to może się słabo skończyć, no i przegraliśmy pierwsze spotkanie. To nawet nie chodzi, nawet nie przez to, że głupio graliśmy, tylko że głupie błędy robiłem, ale to jest typowy adek. No nie wiem, ale jestem zły. Dobra, tym razem inny przeciwnik. Ten trochę wyżej jest. Zobaczymy, może na niego nam lepiej pójdzie. Najważniejsze, zaraz się stiltuję na taki kofy. Nie wiem, co jest ważniejsze, żebym nie robił głupich błędów, czy zaczął wygrywać kick-offy. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Ale no, to pokazuje, że za mało jedynego gram, że tak. Że przegrywam kick-offy i robię te błędy. Okej. Okay. Zbierzmy sobie na spokojnie na usta. On tutaj nie powinien się challenge'ować, powinien się bać. Nie wiem, co robię, ale mi zaczęło wiać. Mnie to rozprasza strasznie. On mi w twarzy zaczęło wiać. No zaraz zamknę to okno, bo zwariuję. Niech tylko bramka padnie. Dobra. Jakoś burza generalnie idzie. O czym ja gadam? Na Progress League. Profesjonalne podpowiedzi. Tutaj się nauczycie, jak, co mniej więcej się powinno robić. No burza idzie. Nie, no zamykam to okno, bo mnie szlak trafił. Dobra, zamknięte. Ale to jest denerwujące niesamowicie. Jak wieje w twarz. Tak intensywnie. Jest, z równowagi mnie to wybija. No i taktycznie stwierdziłem, że nie potrzeba skakać. I przez to oddałem mu z Afriko praktycznie bramkę, ale nie weszło. Dobra, typie. Przynajmniej bronić. Dzisiaj nam się udaje. Czasem. Okej.
Dobra, jesteśmy w takim miejscu, że... O właśnie, on zrobił głupotę, że challenge'ował w naszym narożniku, ponieważ w zasadzie za dużo do wygrania tam nie miał. Mógł jedynie mnie przyblokować, a tak to stracił bramkę. To jest takie miejsce, w którym się raczej nie powinno challenge'ować ze strony napastnika. Ojeju, nie wierzę w siebie, że się naprawdę wrócić do sprawności mechanicznej tej spadaka. Dobra, przeflipowany jakoś. Okej, znowu przeflipowany i strzelamy bramkę. Naprawdę, takie wylewy mam straszne. Nie wiem, zawsze jak jestem po przerwie od raketa, to dużo lepiej mi się robi rzeczy, które wcześniej mi nie wychodziły. No, nie sprawdza się to przy kickoffach. No, na przykład jakieś latanie i tak dalej mi się dużo fajniej robi. No, za to na ziemi takie rzeczy jak pewność strzału, wykończenie, wylewy, to jest tragedia. Dobra, typie. Okej. Obserwujemy sobie, gdzie on jest. Zróbmy coś takiego. Nie wiem, co robię, ale działa. Dobra, to był najgorszy podjazd na demo, jaki chciałem w życiu zrobić. To było tak tragiczne. To była moja próba demo. Dokładnie, tak to wyglądało. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Dobra. Okej, podał nam piłkę, a my nie umiemy tego wykorzystać, bo jesteśmy bałwanami. Jeszcze strzelił bramkę. No nie wierzę. Nie, no nagrywanie bez pogrania jedynek to był tragiczny pomysł. A, jeszcze się teraz gorąco zaczęło robić, jak zamknąłem to okno. Odcinek narzekanka. Dobra. Dajesz typie. Okej. Dobra. Dobra. Walmy tą piłkę. Zróbmy to szybko. Dobra, myślałem, że się nie będzie spodziewał, ale się niestety spodziewał. I strzelam nam czwartą bramkę. Ale jest beznadziejna pogoda, naprawdę. On nie jest z Polski, to nie ma tej beznadziejnej pogody. No, jak widzicie, tutaj pogoda nam przeszkadza. Ty zwalasz w Rocket League na pogodę, to jest niesamowite. Nic więcej mi nie pozostało, niestety. Dobra. Znowu tutaj overcommituje nasz przeciwnik. Nie udało nam się nawiązać kontakt. No muszę wygrać ten mecz, bo bez takich, żeby przegrać wszystko. Dobra, szybki kiko. No nie, przycięło mi gierkę na chwilę. Nie. Ale to było nieuczciwe akurat, bo mi gierkę przycięło. Autentycznie. No, mam nadzieję, że to widzieliście, ale jestem stiltowany. W takim momencie mi gierkę przycięło. Czasami mi przycina. Ale złość wewnętrzna. Dobra, to szybka porada. Jak jesteście zdenerwowani, to nie grajcie. No to się kończy tak, jak ja teraz gram. Czyli nie najlepiej. Bang. Bang, bang, bang. Boom, ale kozacki flip. Dobra. Trzeba zachować spokój i mu skopać tyłek, bo inaczej to nie wiem. Dobra, trafiliśmy na opena. Nie poznaje siebie. Nadrabiamy. Dobra mentalność to jest podstawa. U mnie jest jej brak chwilowo, ale zaraz rozwalimy to. On ma słabe kick-offy. Wiem, że ja to mówię, człowiek z najgorszymi kick-offami na świecie, ale on ma jeszcze gorsze. To, co teraz powiedziałem, się zupełnie bez sensu stało, ale tak jest. Dobra. Los tak chciał. Okej. Dobra. Nie wiem, jak ja to mam strzelić.
Tak, to nie próbuje. Ten... ginie? Dobra. Kurczę... No musiałem to... O! Musiałem coś spróbować, niestety nie wyszło. No, dzisiaj przegrane gierki, ale jak to się mówi, raz się przegrywa, raz się przegrywa. Dlatego dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że pokazałem wam dużo przykładów, czego nie robić. No i to by było tyle, elo.